Jakie są Pani oczekiwania w stosunku do gminy, gdyby się okazało, że na przykład tych środków zewnętrznych nie idzie pozyskać? No po prostu sprawdzenie tego terenu. Ja zresztą mam zamiar poprosić w momencie, kiedy przyjadą tutaj panowie, będą zabierali ten niewypał, żeby przynajmniej tutaj tą okolicę domu mi sprawdzili, ewentualnie wykopali, jeżeli coś będzie. A ja myślę, że gmina, jedna z najbogatszych gmin w Polsce, miałaby na tyle środków, żeby ten teren sprawdzić. Saper, z którym tu byliśmy kiedyś na miejscu, mówił, że rozminowanie takiego terenu to jest przy tych warunkach geograficznych, które tu są, to jest wydatek rzędu 45 zł, tak mniej więcej, za metr kwadratowy. Ile pani tutaj ma obszaru? 2,5 hektara. 2,5 hektara, z tym, że no myślę, że w tych lasach, z tym, że tam niewiele się chodzi, więc raczej na tych terenach, które są jakby użytkowane, bo dawniej to przecież użytkowano rolniczo. Tutaj było gospodarstwo rolne, tutaj były krowy, no i ci ludzie tutaj żyli w tym wszystkim. A jak pani sobie radzi w sytuacji takiej, że na przykład ma pani fantazję, chce pani zagospodarować ogród, posadzić drzewo? No właśnie tam syn kopał na górze, jak państwo wykryliście ten niewypał, to było chyba 0,5 metra od drzewa, które wsadzali na górze. Te środki... Na serio strach, gdziekolwiek mocniej, no tu już przy samym domu może nie, ale gdzieś tak na troszeczkę innym terenie to na pewno. Część z tych niewypałów, które tutaj znaleziono, są nadal aktywne, prawda? Trudno mi powiedzieć, bo saperzy jak to zabierali, to ja już nie wiedziałam, gdzie oni to detonują, czy gdzieś tam wiozą do Krakowa, czy gdzieś tutaj w okolicach Sącza. Także trudno mi powiedzieć, czy były aktywne, czy nie, po prostu nie wiem. A nie jest pani obca historia tutaj naszych terenów, czy po tej eksplozji, do której doszło pod koniec II wojny światowej, ktoś tu robił już po wojnie? Myślę, że nie, bo nikt z miejscowych ludzi o tym nie wspominał. Wszyscy wiedzieli, że tutaj te niewypały są i ludzie bez przerwy znajdują je i to już tak po prostu lekceważą to, bo ciągle się znajduje, no wreszcie może dojść, odpukać do jakiegoś nieszczęścia, ale generalnie ludzie to trochę już lekceważą, bo co się kopnie, to jest. Słyszałam, że tutaj nawet historie takie były kiedyś, że potrafili ludzie wykorzystywać proch do palenia w piecach, prawda? Wie pani, o tym nie wiem, ale całkiem możliwe. Moja mama naftą próbowała palić, to sadza była na całym mieszkaniu, więc równie dobrze mogli prochem palić. Ale o tym nie wiem. Nie wiem, nie słyszałam. Ale prawdopodobnie, jak się coś nie chce palić, no to łuk prochu i przeczyści od razu cały komin. Także możliwe, ale nie słyszałam o tym.